Ryby mają głos? Tomek? Mają. Piotrek. Cześć Piotrze. Ależ dobry dzień. Pięknie uśmiechnięty. Też jesteś tak pięknie przypalony jak ja. Zobacz jak mnie wczoraj... O, jak Indianin. Jak Indianin wyglądam. A ja byłem wczoraj kowbojem. Widziałem. Ale wiesz co, powiem ci, patrząc jak ty po tych wszystkich trawniczkach biegałeś z wagą, z tą podpórką i z koszem do ważenia ryb, to wyglądałeś trochę jak taki kowboj uzbrojony, także... Tak po zęby, tylko mi kolta brakowało odpowiednio. Znaczy, czasami jak żeś się śpieszył do ryby, to wyglądałeś jak koń po westernie, ale... No. No ale fajnie, w każdym razie fajny. W ogóle moi drodzy słuchacze, nasi drodzy słuchacze, dzień dobry, witamy was jeszcze raz. Dzisiejszy podcaścik będzie trochę takim podcastem wspominającym wczorajsze wydarzenie, czyli meeting na Kuterporcie Trotka i Przyjaciele. Opowiemy trochę też o samym łowisku Kuterport, ale chcielibyśmy w ogóle zacząć z innej parafii. Z innej parafii, dlatego że dostaliśmy od was kilka zapytań i prośbę, żeby wam więcej opowiedzieć o tym, co to jest Patronite i dlaczego my tak o tym wspominamy i dlaczego się to pojawia w naszych opisach. Tak jest. Więc jeżeli chodzi o Patronite, jest to forma przygotowana przez, nie pamiętam już przez kogo dokładnie, ale bardzo mocno był zaangażowany jeden z youtuberów o nazwisku Gonciarz, który stworzył się taki portal, który pozwala wspierać twórców aktywnie. I właściwie chyba do tego głównie służy, czyli tam osoby, które prowadzą vlogi, prowadzą Instagramy, są influencerami, są osobami, które tworzą różnego rodzaju media informacyjne, tak, między innymi podcasty, mają takie miejsce, w którym coś troszkę innego, ale jednak przypominającego formie zrzutkę, czyli mamy możliwość stworzenia, wy macie możliwość stworzenia takiego miejsca, w którym wspieracie swojego patrona i pomagacie mu jakby rozwijać się, no jakby to jest też taki rodzaj podziękowań pewnie dla nas, ja tak to staram się odbierać, za to, że się angażujemy, że tworzymy coś dla was i że jesteśmy z wami. My za to staramy się coś dać więcej od siebie, czyli dajemy materiały dodatkowe, spotykamy się z wami, wysyłamy tam jakieś materiały niepublikowane normalnie. No to wszystko zależy od tego, jak sobie to sami wybierzecie. No i teraz na czym polega? Jeżeli wejdziecie na stronę patronite.pl, tam możecie przejrzeć sobie listę twórców, którzy tworzą różnego rodzaju materiały na różnych platformach. Między innymi, jak wpiszecie sobie wyszukiwarkę Ryby mają głos, pojawi wam się nasza strona, gdzie opisane jest, kim jest Piotrek, kim jestem ja, co robimy, co to jest Ryby mają głos, jakie mamy cele i na co w ogóle, po co w ogóle potrzebujemy wsparcia. Powiem tak, no, nigdy nie myślałem o tym, że będę potrzebował wsparcia. Zawsze byłem dużym, samodzielnym chłopcem, który stwierdzał, że no jednak od tego mam rączki, żeby ciężko pracować. Niestety życie się tak pokładało, nie inaczej, że ostatni rok, jak sami wiecie, od zeszłego roku, od marca, nie jest rokiem hossy u wielu z nas. Ja również, no tak się zdarzyło, a nie inaczej, że... jakby to ładnie powiedzieć, moje główne źródło dochodu zostało dotknięte przez nieszczęścia związane ze słowem pandemia. I po co zbieramy? No po pierwsze, no wiadomo, że mamy jakiś, no ja mam jakiś tam stary komputer, na którym montuję te wszystkie rzeczy, mam no jakąś kamerkę, jakiś mikrofon, który widzicie, mamy jakieś tam różne rzeczy dodatkowe, mikrofon na wyjazdy i tak dalej. Piotrek też już ma mikrofon. No i tak naprawdę to wszystko, co robimy i tworzymy, no, ja staramy się ogarniać własnym sumptem. I mamy takich trochę pomysłów, które chcielibyśmy zrealizować i dostarczać wam więcej materiałów, robić to szybciej, robić to przede wszystkim lepszej jakości. Natomiast no do tego niestety jakby nie jesteśmy w stanie wszystkiego sami pokryć. No i do tego dochodzą jeszcze utrzymanie serwerów, utrzymanie strony www, hostingów i tak dalej, na które no na bieżąco, właściwie co miesiąc czy co jakiś czas wyjmujemy z własnych portfeli. No i ten Patronite właśnie służy do tego, żeby nas wspierać w takich rzeczach, które są wokół tego wszystkiego. Czyli pierwsze nasze takie potrzeby, no to są hostingi, które
jak już wspomniałem, są praktycznie co miesiąc, albo co kwartał, albo raz na rok, ale te jakby, no i tutaj dziękujemy obecnym patronom, oczywiście nas to bardzo wspiera i pozwala na to w jakiś sposób no, działać. Będziesz się bawił w Minecrafta? Dobrze, i wracając do tematu naszych potrzeb, no, ja na chwilę obecną niestety, jak już wiecie z grupy, mam takiego notebooka, który pozwalał w miarę w sensownym czasie obrabiać materiał, natomiast no, on zaczyna już dogorywać i faktycznie został zreanimowany ostatnio przez serwis. Nie jest to idealne i spodziewam się, że no, może długo nie wytrzymać, więc no, pierwszą potrzebą będzie po prostu zmiana tego komputera na przenośne, takie biuro, które pozwala mi miksować materiały dźwiękowe, graficzne, obrabiać je i wrzucać dla Was. Drugą rzeczą, którą bardzo, bardzo byśmy chcieli wzmocnić, no to z Piotrem chcielibyśmy nadawać i nagrywać na rybach i robić relacje na żywo. Więc tu takie jakieś drobne sprzęty z typu mikroporty z jakimś rejestratorem po to, żebyśmy mogli nawet oddaleni od siebie nagrywać w dobrej jakości materiały. Jesteśmy po pierwszych próbach. W tym tygodniu dostaniecie taki pierwszy materiał, który nagrałem. Udało się odzyskać pliki, więc rzucę Wam to, co zrobiłem sam, jeżeli chodzi o relacje z Bielawy. Natomiast no, chcielibyśmy też te odcinki nagrywać nad wodą we dwóch. Dalej tam wszystko znajdziecie w zakładce cele. Chcemy kupić mikser po to, żeby ta jakość była jeszcze lepsza. Pozwalała również na konferencje wdzwonywane, czyli dałoby się innych wciągać do dialogu, robić wywiady na zasadzie również wpinania telefonów i nagrywania tych rozmów, a nie tylko i wyłącznie komunikacji, gdzie jest konieczny internet. Ale co wy możecie zrobić? Na zakładce, którą tam znajdziecie, macie różne rodzaje progów wspierania. Najmniejszym możliwym wsparciem dla nas to jest 5 zł co miesiąc. Z jednej strony to wydaje się małą kwotą, natomiast my doceniamy każdy gest i 10, 20, 30 osób wpłacających po 5 zł to jest ogromne wsparcie dla nas. Potem mamy następne progi 10, 15, tam sami sobie zobaczcie, nie chcę Wam opowiadać tego, co tam jest napisane, łatwo sobie samemu to przeczytać. Dzięki temu, że wybieracie różne progi tego naszego wsparcia, wspierania nas, my oferujemy Wam jakieś dodatkowe rzeczy, które jakby chcemy Wam dodatkowo podziękować za to, że nas wspieracie. Przeczytacie tam wszystko, nie będę robił teraz godzinnego wykładu. Samo wspieranie jest bardzo proste. Wybieramy formę i albo to jest przez kartę, albo PayPala, albo inną formę. Ustawia się po prostu abonament i wspieracie nas tak długo, jak chcecie. Jeżeli subskrypcja wspierania Was już nie będzie interesowała, to po prostu wyłączacie i w następnym miesiącu my nie jesteśmy przez Was wspierani. No co? No i okej, bardzo ładnie to Tomeczek powiedział krótko, zwięźle i na temat, natomiast tak jak Tomek mówi, odsyłamy Was do zapoznania się z Patronite'em bliżej, jeżeli chodzi o całe formy, które my mamy dla Was do zaproponowania, znajdziecie w odpowiedniej zakładce. Także tym, którzy już nas wspierają, bardzo Wam serdecznie dziękujemy, że jesteście z nami. Ziarnko do ziarnka już zbiera się gitarka. Natomiast no jest to, potrzeb jest zdecydowanie dużo. Potrzeb i pomysłów, no bo to tak naprawdę każda możliwość rozwoju pozwala nam robić coś więcej i coś fajniej. Dokładnie. No i to jakby stąd jest pomysł na to, żeby się rozwijać. Wczoraj ubolewaliśmy trochę nad tym, że nie możemy jak gdyby nagrać takiej relacji na bieżąco z meetingu Trotki, Skuter Portu z Nieznanowic. Myślę, że powolutku, kroczek do kroczka, dokładnie. Pomysły są, testy pierwsze były, coś myślimy, uda się. Niebawem już zaczniemy to prowadzić, tym bardziej, że no, czeka nas kilka fajnych wyjazdów w tym roku wspólnych zasiadek, wspólne moczenie kija, że tak to nazwę, jakiś imprez. Więc miejmy nadzieję, że wszystko to wypali i będziecie mogli nas słuchać częściej i treściwiej. Widzieć częściej. Widzieć. I tak dalej, i tak dalej.
Zdecydowanie. Tak, no bo Wiotkowi też mówiłem wczoraj i pokazywałem, jestem też już przygotowany trochę bardziej wizualnie, więc może do naszych części podcastowych pojawią się jeszcze jakieś relacje wizyjne, czyli pojawią się na YouTubie jakieś filmiki, może nawet jakieś instruktażowe, więc jakby zobaczymy, jesteśmy już blisko powolutku składania w całość tematu. No dobra, ale dość o tym. Opowiadajmy o tym, co się wczoraj działo, bo działo się naprawdę moim zdaniem dużo i był to emocjonujący meeting Trotki, to znaczy no mega emocji i w takich super pozytywnych, mimo tej ciężkiej sytuacji, która jest w otoczeniu nas. No nie widziałem tam nikogo smutnego. Wszyscy wychodzili z takimi bananami. Piotrek, jak to zrobiłeś? Opowiadaj. Zamówiłeś pogodę, wiesz, na pewno zamówiłeś pogodę. Mam kontakty tam z górą. Zadzwoniłem do mojego imiennika, do świętego Piotra. Mówię: Piotrze, słuchaj, no pasuje tam dwa dni wrzucić taki, wiesz, na rozdział, tam po 20 stopni, słoneczko, damy radę. Mówi: pogadam z Bogiem, będę walił do sznura, pogadamy. No i prawda, pogoda nam się udała, bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o organizację, to no gdzieś tam, no lubię takie rzeczy, lubię to robić, lubię to organizować, tym bardziej, że to jest nie pierwsza impreza, która gdzieś tam przez moje ręce i głowę się przetoczyła. Mam nadzieję, że tak jak ludzie pisali, że faktycznie byli zadowoleni, natomiast sam meeting bardzo, bardzo fajny, bardzo udany. Kupę nagród nam Trotka zafundowała dla ludzi. Wydaje mi się, że nagrody naprawdę były zacne, bo był bardzo fajny futerał Garbolino na cztery wędki. Były, co tam było? Była tacka, tak? Nie wiem, bo ja się klasyka. Spóźniłem na rozdanie, nie wiem, czy pamiętasz, no. A no tak. Ja wiem, wiesz, są swoją malutką torbę do przeniesienia plus wszystkie graty, a siedziałem w miejscu, no tak, gdzie nie było jak dojechać. Tak, były podbieraki, były futerały, były kowrotki. Trzeba nadmienić to, że wszyscy uczestnicy wczorajszego meetingu dostali jakiś gift. Nikt nie wyszedł o pustych rękach, że tak powiem, więc też odbyło się losowanie takich nagród pocieszenia, a wiadomo, było pierwsze, drugie, trzecie miejsce, no i plus nagrody pocieszenia, więc wydaje mi się, że całkiem spoko. Restauracja na Kuterporcie przygotowała moim zdaniem naprawdę wyśmienity staropolski z żebereczkiem, sklepkiem fajnym, chyba własnego nawet wypieku, bo naprawdę dobre było zacny. Dobre było, no. Co prawda talerz mi się w ręku rozpadł, ale samo jedzenie było pyszne. A bo ty masz duże grabie. Natomiast co, no może tak po kolei, no szybka zbiórka miała być o 7:30, ale jak to wędkarze, wiadomo, spać nie mogą, o 7 już 99% ludzi było, więc praktycznie mogliśmy szybciej się w sumie zebrać i odpalić cały zlot. Stanowiska, które przygotowywałem sam, chciałem, by były w ten sposób porobione, żeby nawet przy dalekich rzutach, żeby się nie krzyżowały nam zestawy, więc było część brzegów wyłączonych z łowienia, część właśnie było tak, bym powiedział, nie gęsto, ale z takim rozrzutem, żeby każdy miał trochę miejsca, żeby było wygodnie, więc myślę, że to się udało. No ryb, z tego co widziałem, no to no potężne ilości tam w ogóle padały. Jak słyszałem w ogóle, ile tam sztuk wszyscy połowili, no to po prostu no coś pięknego. Natomiast sama jak gdyby otoczka tego wszystkiego i tego wszystkiego, co się działo i co powodowało, że ktoś będzie na pierwszym, drugim, trzecim miejscu, no to były te największe ryby. No, było dużo emocji z tym związanych, w szczególności do godziny 12, bo każdy, mając karpia 2,5 kilo, 2,01, 2,02, myślał: dobra, jestem w trójce, jestem, nie? Tak, ale tam... Dzwoniliśmy na drugi brzeg, jak u was i tak dalej. I każdy mówi: ja mam około 2 kilo, nie? Tak, no generalnie ryby chyba wszystkie były z jednego miotu, z jednej matki i ojca. No różnice tam... między rybami faktycznie były takie po 100 gramów, po 50, no, po 20. I to był taki moment, że właśnie dużo osób łapało się do tej pierwszej tam prawie dziesiątki, nie? Z różnicą, tak, ale... w wyniku po 200 gram.
Nawet i mniej. Ja pamiętam, był taki okres właśnie chyba do 12, że pierwsze miejsce miało rybę 2300, tak, drugie miało 2120, a trzecie 2100. Więc co to było? To były jajka. No ale gdzieś tam wiedzieliśmy, że prędzej czy później u kogoś się pojawi ta większa ryba. Kwestia czasu, ale też trzeba napomnieć to, że w tym roku troszeczkę mamy spóźnioną wiosnę, więc automatycznie też woda jest mniej nagrzana, mniej te większe ryby jeszcze po prostu nie są aktywne. One są na tym kuterporcie, jest ich naprawdę niemało, nie, no ale jeszcze one jeszcze są uśpione. Wiesz, no, my też fajnie wyglądaliśmy, bo siedzieliśmy we dwóch z Bogdanem. Bogdan chyba, tak? Pozdrawiam serdecznie. Tak. Wiesz, jeszcze nie było twojego sygnału do nęcenia. Ja mówię, zobaczysz, w pierwszym rzucie wyjmiemy po rybie. No i Bogdan się zaczął ze mnie śmiać i w tym momencie no to nęcimy, no Bogdan zaczął nęcić, ja byłem trochę tam, jeszcze się rozkładałem, wiązałem zestaw, zaczynamy nęcić. I mówię, dobra, to ja nie nęcę, pierwszy rzut. No i w pierwszym rzucie ja wyjmuję rybę minutę po rzucie, a Bogdan mówi, i co? I teraz już się zacznie. I się zaczęło, nie? I faktycznie gdzieś po 30 rybie w pewnym momencie mówię, dobra, wiesz co, ja to do Bogdana mówię, wiesz, to ja przestaję w tej chwili aktywnie łapać, robię wszystko, żeby łapać, ale tylko większe. No i zafundowałem sobie parę przerw takich w czasie, ale wypróbowałem prawie wszystko w torbie, więc wiem, na jakie kolory w tej chwili na kutrze już nie biorą. A już szczytem wszystkiego było, jak dla żartu założyłem takiego pelet, taki duży, truskawkowy, chyba 14. Mówię, no dobra, czekamy, nawet będę siedział pół godziny, ale niech się coś stanie. No i co, 3,5 minuty później zameldował mi się karaś takim 1,2 kg, nie? Więc ja przestałem liczyć chyba przy 30 którejś tam rybie, właśnie po tej, jak zanim zacząłem kombinować. Myślę, że przerzuciłem grubo ponad 50 ryb. No i zresztą Bogdan sam widziałeś, żeśmy ciągnęli na zmianę albo równocześnie, jak żeście nas odwiedzali. No i z tego co wiem, to na drugim brzegu było to samo. Te ilości ryb, jakie żeśmy przerzucili, no ja lekko czuję się dzisiaj zakwaszony, bo naholowałem się naprawdę dużo. No i teraz rozumiem, co znaczy mieć porządny, solidny kołowrotek, bo ilość wyciągniętych kilogramów ryby była potężna. No, każdy miał powyżej kilograma, prawie dwóch. Takie trójki mi się też trafiały, więc myślę, że przerzuciłem grubo powyżej 60, może 80 kilogramów ryby. No i ty wiesz, no, uczestników było 28, tak. I każdy łapał. Tak naprawdę. Prawie. Były dwie osoby, które nie miały kontaktu z rybą. O, wczoraj. To musiały naprawdę źle polosować. Tak. No ale znaczy, może wiesz, nie chodziło tutaj o kwestię losowania, tylko może w tym po prostu w tym miejscu do ich akurat ryby nie były. No. Ryby nie było. No, tym bardziej, że no mówmy się, przy 30 osobach, które dosyć intensywnie mocno łowią, więc wszyscy ci ludzie byli w stanie ściągnąć rybę w miejsce swojego podawania żarcia, więc też ciężko później tą rybę znowu od miejsca nęconego odrzucić, jak gdyby. Nie? Więc ściągnąć do siebie. Zwłaszcza, że te bączki, no to one są tak głodne i zasysają wszystko, co im, ja, co im się tam poda. Też jeszcze taka prawidłowość była, że im ostrzejsze branie, tym mniejsza ryba była, no bo były... Mnie dwa razy wędkę zabrało z podpórek, więc i wyjąłem takie mniejsze niż kilogram, takie sroidki. Więc była taka prawidłowość, że mi zabierało wędkę właśnie i mocniej mówię, aha, następny. Nie, no zabawa była przednia. Naprawdę dawno się tak nie obłapałem, dawno nie miałem tyle przyjemności z samego uczestniczenia w zawodach i jakby nawet gdybym nie myślał, że jestem na zawodach, to atmosfera, która nam się stworzyła w miejscu, w którym siedzieliśmy, była tak rodzinna, że podrzucaliśmy sobie pomysły, co teraz odwalimy następnego, żeby zobaczyć, czy działa, czy nie działa. Widzisz, no to bardzo się cieszę, bo no jednak co jak co, ale mnie też bardzo zależało na tym, żeby ten meeting wypadł naprawdę fajnie. Trzeba przyznać, że ekipa, która w ogóle przyjechała na te zawody, to świetni ludzie, naprawdę kupa śmiechu, kupa naprawdę fantastycznych rozmów. Poznałem też osobiście bardzo fajnych ludzi, których serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że zobaczymy się nad wodą nie raz i nie dwa. Już dzisiaj zapraszam na przyszłoroczny meeting na Kuterport, tylko tym razem może zrobimy sobie taki 24-godzinny. Jezu, to jak na siłowni człowiek będzie wyglądał.
Tak, no ja ci powiem, że ja na przykład bardzo dzisiaj czuję swoje nogi, ale w sensie takim, że umyłem je, są czyste oczywiście, tylko że bolą troszeczkę. Ze względu na to, że wczoraj też kilometrów musiałem z wagą, z matą i ze stojakiem przelecieć. No ważeń było trochę, zwłaszcza końcówka była taka intensywna, gdzie już zaczęły się pojawiać te większe ryby, więc... Tak, więc też latanie z jednej strony na drugą, no to też dało mi się we znaki, ale bardzo, bardzo osobiście jako człowiek, który mógł no, skrzyknąć te parę osób, jestem usatysfakcjonowany. Było super. Znaczy, wiesz, no, też jest fajnymi zawodami. Edward bardzo fajne zrobił podsumowanie, że tak naprawdę do godziny 12 wszyscy łapaliśmy bardzo równe ryby i widać, że to jeszcze jest wiosna, bo dopiero właśnie jak słońce mocno zaświeciło, woda choć trochę się ogrzała, to zaczęły pojawiać się te bonusiki. Ta większa ryba dopiero się ruszyła i wtedy wszyscy dopiero ściskali. Właśnie jakby polowanie zaczęło się od tej, no ja wiem, dla mnie od pierwszej, no bo wtedy faktycznie i u mnie się trochę większa ryba pojawiła. I no to widać, początek sezonu, fajne jest to, że na kurczę tak naprawdę jak się trafi i się dobrze spasuje z tym, co się wrzuca, to faktycznie można połapać i to jest sportowe łapanie. To jest sportowe łapanie. Zresztą Kuterport jest bardzo fajnym łowiskiem, jeżeli chodzi o takie zawody, o takie zloty, bo można naprawdę super rzeczy załatwić. Oczywiście wiadomo, teraz od jakiegoś czasu już na Kuterporcie jest też kąpielisko. Mamy w obecnych czasach, mamy też pandemię, więc na chwilę obecną można sobie pozwolić na pewnego rodzaju właśnie zawody, zloty i tak dalej. Natomiast mniemam, że w przyszłym roku, kiedy daj Boże, że ta pandemia się skończy, to tak naprawdę zawody będziemy mogli chyba organizować do maja, ze względu na to, że no też trzeba najnormalniej w świecie to zrozumieć, że później już jest ten sezon, gdzie jest cieplej, ludzi z Niepołomic, czy z Krakowa, czy w ogóle z tych wszystkich obszarów jest bardzo, bardzo dużo, więc no też każdy chciałby z tymi dzieciakami gdzieś pojechać, wykąpać, zjeść jakąś kiełbasę, jakiegoś grilla, odpocząć nad wodą, no i wtedy niestety, ale zawody, zloty są niewskazane. No tak, tak, zdecydowanie. Ale też z drugiej strony zauważ, że jest tak, że chyba pełniąc rolę tego sędziego, który musiał spełniać obowiązki z wagą, biegać dookoła do wszystkich potrzebujących zważenia, to przyznaj, że to jest jednak spory zbiornik, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wędkujemy praktycznie tylko na dwóch brzegach tego zbiornika. A tak naprawdę w momencie, kiedy zawody otworzyły jeszcze dodatkowy teren, to okazało się, że ty masz naprawdę kawał drogi wszędzie. No i był kawał. Tym bardziej, że kilka razy trzeba było przelecieć zbiornik. Trzeba przyznać też z drugiej strony, że przy tych, ile było, niecałe 40 osób, chyba, nie? 30 parę osób nas tam było? Coś koło tego? Łącznie z osobami towarzyszącymi to było 40 osób. To tak naprawdę prawie nikt nie był koło siebie. Komfort tego, że nie ma przerzucania, siedziałem prawie sam. I praktycznie każdy miał taki komfort, bo nikt nie siedział jeden na drugim. W odróżnieniu nieraz na zawodach, że się siedzi co 5 metrów i jak wybiorę wędkę w bok, to muszę uważać, żeby nie zahaczyć sąsiedniego stanowiska. Tak. Jest potwornie duży i no, to, tu jest o przerzucaniu sobie praktycznie nie było mowy. No, dodatkowe zalety tego miejsca. No, i można mówić i wiem, że jest dużo głosów, że to jest wanna, że tam wszyscy potrafią łapać. Jasne. Tylko czy w tym samym tempie, czy po co się jedzie nad wodę. No ja na przykład na kuter uwielbiam jeździć, kiedy chcę wypróbować różne rzeczy. Bo no nie ma lepszego testu, bo moim zdaniem testy trzeba robić tam, gdzie są ryby, bo robienie testów na zbiorniku, gdzie nie ma ryb, no to... No tak, ale to też, wiesz, też nie zawsze, bo czytając choćby na grupie Feder Team Południe odnośnie Kuterportu, są też takie dni, że mimo, że jest to wanna z rybami, ludzie zjeżdżają o blanku. Sam zjechałem nie łowiąc kompletnie nic, także zlot nam pokazał, i nie tylko zlot, bo też wiele relacji
pokazuje, że tej ryby jest tam od groma, no ale czasami jak ta ryba jest chimeryczna, no to choćby jej solią pod ogon, to, no to nie wiem. No, ja też... Zresztą to jest to, co Tomek rozmawialiśmy jeszcze nie tak dawno odnośnie PZWA Komercja, że nie zawsze jest tak i wiele razy się tak zdarza, że nawet na tych najbardziej łownych, w cudzysłowie, komercjach zjeżdża się o blanku po prostu. Dokładnie. I mnie się też z kutra wiesz, no, zdarzyło zjechać ze 3 razy już w ciągu 1,5 roku właściwie bez brania albo z jednym braniem. I to, słuchaj, ryba to zwierzę. Ma swój niewielki, ale ma mózg, ma czucie, pogoda wpływa na wszystko. Może być tak, że siedzisz w złym miejscu i akurat tu ryby nie ma, albo w tym momencie nie chce jeść i nic nie poradzisz. I to nie ma recepty na to, żeby zawsze wychodzić z tym samym wynikiem. Dokładnie. Natomiast Scooterport jest dokładnie zbiornikiem takim, w moim mniemaniu, gdzie jeżeli chcę jechać i się wyżyć naprawdę solidnie, wędkarsko i chcę kolokwialnie mówić naorać tych ryb, no to jadę sobie na Scooterport, siadam w miejscach, które już tam gdzieś, można powiedzieć, są takimi bardziej pewnymi, no i wtedy ale zobacz, bo zaczyna się orka. Kuter ma jeszcze drugą twarz, bo w momencie, kiedy chcesz łapać właśnie tak sportowo, przetestować sobie sprzęt, przetestować sobie to, co tam masz w podajnikach i tak dalej, siadasz na tej części rekreacyjnej, a w momencie, kiedy chcesz łapać większe karpie, albo łapać jesiotry, albo większe amury, i nie bawić się w te małe rybki. Tak. Siadasz na zbiorniku, gdzie masz strefowym. Wiadomo, płacisz więcej, ale z drugiej strony masz 23 godziny na wykorzystanie tego łowiska i tak naprawdę masz ogromne sektory, bo jest ich kilkanaście. 13 albo 16. 16. Coś takiego. I siedzisz sam. No i ja z zeszłego roku na koniec sezonu, zamknięcie sezonu właśnie zrobiłem tam 4 godziny, tylko 3 ryby, ale każda była powyżej 6 kilo i to też jest jakiś rodzaj dodatkowego takiej atrakcji, która no nie ma co ukrywać. Ja kuter po prostu lubię za to, że wiem, że tam jest ryba, tylko ode mnie zależy i trochę od ryb, czy połapę. Zgadza się. Ja ci powiem tak, że mnie brakuje w ogóle tutaj w Małopolsce takich komercji z prawdziwego zdarzenia, bo owszem, są różnego rodzaju komercje, których nazw nie będziemy wymieniać, bo to nie o to chodzi, ale są albo prowadzone w ten sposób, że przyjeżdża tam towarzystwo z wędkami teleskopowymi, ze spławikiem i przykładowo karpia ciągną na spławik takiego 10-kilowego bez popuszczania nawet hamulców, bo już widziałem takie rzeczy, widziałem jak te ryby są traktowane. Jest raz. Testy sprzętu, tak? Testują wytrzymałość wszystkiego. Ja bym powiedział, że to jest... Dobra. Nie wnikamy. Natomiast tak, no, jest karpik, który jest potężnym łowiskiem karpiowym, bardzo fajnie pilnowanym. Dla mnie jeden z lepszych. Uroczysko karpiowe jest na Śląsku, więc kawałek już trzeba jechać. Mamy bobrowe rozlewisko, które jest... Też fajnym łowiskiem, ma różne oblicza. Ma różne oblicza. Tak, tak. Jedni go kochają, drudzy go nienawidzą. Jedni sobie go bardzo chwalą, drudzy i ojcom, jak to tak można nazwać, ale generalnie no to mamy powiedzmy trzy takie komercje. Jesiotr teraz też zaczyna już... Tak, Jesiotr też, ja też łapę. Zaczyna fajnie jak gdyby dochodzić do pewnego pułapu, gdzie jest coraz więcej tam imprez, fajne ryby, można powiedzieć, zresztą nieraz widać na zdjęciach, że na Jesiotrze już fajnie jest o to dbane, jest tej ryby coraz więcej, duża jest ta ryba i można też fajnie się wyżyć, jest też sporo zawodów tam w tym roku organizowanych. Niemniej jednak na tylu wędkarzy, którzy są w samej Małopolsce, niestety tych wód komercyjnych jest zdecydowanie, tak, zdecydowanie za mało. Ja widzę też po wielu znajomych i po wielu wędkarzach z naszego okręgu krakowskiego, którzy odchodzą najnormalniej w świecie od PZW. W tym roku karty, tak jak ja, też nie wykupili. Ja nie wykupiłem, nie ze względu na to. Nie wykupiłem karty, nie ze względu na jakieś tam swoje widzimisię, bo jak wiecie, na PZW u nas w Krakowie bardzo, bardzo lubię łowić, natomiast
no nie skalkulowałoby mi się to w tym sezonie ze względu na to, że kalendarz jest bardzo mocno już spięty, a zapłacenie 500 zł za cały rok wędkowania, gdzie jak tak sobie z grubsza policzyłem, byłbym z 10 razy na PZW. Wychodzi drożej niż komercja przy niewiadomych efektach, no. No cóż właśnie chodzi. Dlatego jeżeli by, nie liczę na to i raczej wiem, że to jest niemożliwe, bo pewnych betonów się nie przebije, ale jak kiedyś będzie niższa cena, to człowiek się może zastanowi, albo jak nie będę miał w kajecie tylu imprez, chociaż to z roku na rok tych imprez jest coraz więcej. Ja myślę, że wiesz co, to ja nie mam problemu z płaceniem, tylko nie lubię być pukany za to, że jestem, no, że nie mam ochoty być frajerem, o, bo to za co lubiłem płacenie na PZW? Za to, że mam różnorodność miejsc, do których mogę pojechać, żeby połapać w ramach tej samej karty. Czyli na samym Przylasku masz ileś zbiorników, na brzegach masz zbiorniki, masz Wisłę, jest Kryspinów i tak dalej, i tak dalej. I możesz sobie wybrać, gdzie chcesz jechać, nastawić się na rybę, pobuszować po bardziej dzikich miejscach. Natomiast no. I tyle. To jest jedyna zaleta. No, dokładnie. Tyle w temacie, drodzy panowie. Czas na zmiany. Dokładnie. Dokładnie, moi drodzy, tak. Natomiast wracając do... postępnie zrobiło. No ale tutaj wiesz, no nie, no, co dodasz? No nic nie ma do dodania. No nie, no skończyły mi się słowa, no bo co pozytywne jest, to powiedziałem. Jest. Pozytywne już rzeczy wypowiedziałem. No, i tyle, dokładnie. Jest jak jest, każdy ma swoje zdanie. Mamy jeszcze jedno dzisiaj ogłoszenie. Tak jest, fajne, parafialne. Parafialne. Słuchajcie, bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo ja się cieszę, bo pozyskaliśmy pierwszego partnera takiego, z którym rozpoczynamy trochę większą współpracę i myślę, że z korzyściami dla naszych grupowiczów. Znaczy ja myślę, że słuchaczy. To przede wszystkim przede wszystkim dla nich z korzyścią. Zresztą powiem tak, to jest partner, z którym ja, że tak powiem, już lata utrzymuję współpracę. Czasami bardziej oficjalną, czasami mniej oficjalną. Niemniej jednak ta współpraca, odkąd Wydarty Południe powstało, ta współpraca jest. Tomcio, ty dokończ. A ja chciałbym ogłosić, że zostaliśmy oficjalnie z partnerami we wspólnym promowaniu siebie nawzajem z miejscem, który się nazywa Kuterport Nieznanowice Łowisko. Tak jest. I ja się niezmiernie cieszę, bo tak naprawdę zyskaliśmy wodę, która będzie dla nas wodą taką trochę klubową, można by tak nazwać, dzięki której wy, myślę, że też będziecie mieli dodatkowe korzyści, o których będziemy opowiadać wam już wkrótce i myślę, że będziecie zadowoleni z tego, co udaje nam się dla was wypracować. My będziemy wam opowiadać o tym, co się na bieżąco dzieje na tym łowisku i w ogóle na całym ośrodku, bo Kuterport to jest nie tylko łowisko wędkarskie, ale jest to i restauracja, i rekreacja w postaci plaży, i za chwilę będzie camping, będą dodatkowe atrakcje, są domki, jakby o wszystkim tym wam będziemy starali się opowiadać, a dzięki temu my, jak i również nasi słuchacze, grupowicze, będą mieli dodatkowe jakieś atrakcje, które postaramy się wam w ciągu roku opowiadać o nich, dawać i mówić, co ciekawego możecie dzięki tej współpracy mieć dla siebie. A ja napomnę taką rzecz, może nie wszyscy o niej wiedzą, że na Kuterporcie w obecnym chwili buduje się miejsce pod bardzo dużego grilla, gdzie przy następnych zlotach i zawodach sobie zrobimy, że tak powiem, albo tam już spotkanie takie końcowe, gdzie będzie rozdanie nagród, będziemy mogli się czegoś napić procentowego lub nie, w zależności ile będzie trwał zlot czy też meeting. Tam będziemy mogli, że tak powiem, wystartować z całą imprezą, tam będzie rozdanie nagród, tam będziemy mogli siąść nawet przy deszczowej pogodzie, powspominać sobie, poopowiadać, pogrillować, zjeść coś. I może jakiś zlot zrobić. Dokładnie, więc moi drodzy, no i Kuterport bardzo fajnie się rozwija. Nie wszyscy oczywiście to gdzieś darzą sympatią. Ja powiem szczerze, że ja też na początku byłem bardzo sceptycznie do tego nastawiony, bo mówię sobie,
kurde, fajne łowisko, nagle tutaj plaża, będzie plażing, smażing i w ogóle chilling i inne takie. Natomiast obserwując to z boku i też czytając różnego rodzaju wpisy i rozmawiając z ludźmi, wydaje mi się, że owszem, to łowienie w sezonie stricto takim plażowym będzie troszeczkę utrudnione, natomiast niemniej jednak biorąc pod uwagę całość, czyli meetingi, zloty, jakieś spotkania i tak dalej, gdzie będziemy mieli teren zamknięty i tylko będzie typowo dla wędkarzy, będzie to naprawdę z wielką, wielką korzyścią. Tak jak mówię, jeszcze jak pandemia zniknie, będą te wszystkie tam miejsca otwarte z piwkiem lanym, zimniutkim takim, z pianką na dwa palce. Jakieś fajne jedzenie. No to jedzenie, golonki, kiełbaski, Jezu, zjadłem śniadanie, ale jak mówię, to już jestem głodny. Więc myślę, że będziecie wszyscy zadowoleni, tym bardziej, że w planach też mamy konkursy, które będą, że tak powiem, jak to kolokwialnie można ująć, bardzo grube, jeżeli chodzi też o cutterboard. Dokładnie, więc myślę, że cieszymy się z tego bardzo, bo no dla mnie to jest trochę takie wyróżnienie, że udało nam się w tak krótkim czasie zbudować sobie na tyle fajne, zaufane miejsce, dzięki którym takie miejsce jak Cutterport chce się z nami troszkę spiąć i razem powspółpracować. Dzięki temu również, że my będziemy partnerami, to nie jest jednostronna współpraca, my będziemy również pojawiać się i na stronie samego Cutterporta, będziemy również nasze materiały i nie tylko dźwiękowe, ale i graficzne będą się pojawiać na ich social mediach, więc my będziemy mieli również głos troszeczkę po ich stronie, więc ryby będą miały głos wszędzie. I to nas bardzo cieszy, bo dzięki temu, drodzy słuchacze, będzie was coraz więcej, będzie nam fajnie się z wami spotykać i poznawać was i robić coś dla was, no bo to chyba jest główną motywacją tego, co robimy, Piotrek. Właśnie. Tak, oczywiście. Tym bardziej, że bardzo dużo grupowiczów i Federacji Południa i ryby mają głos. No praktycznie to jest ta jedna ekipa, można powiedzieć. Że odwiedzany jest właśnie Cutterport przez naszych ludzi bardzo, bardzo często. Bardzo fajne relacje stamtąd są, można fajnie poczytać. Ja też podejrzewam, że jeszcze bardziej takie może ciekawsze posty właśnie z tego łowiska będą wrzucane już lada chwila, kiedy ta większa ryba właśnie zacznie brać, tak, kiedy będą te przyłowy takie po naście kilo, może po no nie wiem, czy dwudziestki, wiem, że osiemnastki, dziewiętnastki, dziewiętnastek było tam od groma, wiem, że niektóre były przerzucone właśnie na strefowy Ale tam jest jeszcze o co powalczyć. No. Ale jest właśnie też o co powalczyć, bo z opisów i też z rozmów i też samemu niejednokrotnie, jak się tam mówiło przez lata, ile człowiek miał ryb na haku, które no, ciężkie były do wyciągnięcia, umówmy się. Więc jest tam naprawdę fajna ryba, można super tam powalczyć. A ja jeszcze, czego sobie i wam życzymy, moi drodzy, życzymy. A jeszcze trochę prywaty wszystkim, którzy mnie dziś spotkali wczoraj i nie tylko, bo również i na poprzednim meetingu na Bielawie. Bardzo chciałem serdecznie podziękować za podejście, przybicie piątki, zamianę kilku słów. Bardzo miło mi jest was wszystkich poznawać. No. Bardzo dziękuję. Się, no kurde, powiem ci, że fajnie. Ja jestem towarzyskie zwierzę, więc mnie się to. Ja jestem bardzo zadowolony i cieszę się z tego. No to się bardzo cieszę. Moi drodzy, zapraszamy was serdecznie do odsłuchania naszych wszystkich podcastów. Pamiętajcie o tym, co Tomek powiedział na początku odnośnie Patronite'a. Jeżeli ktoś chciałby sobie wrócić do tego i odsłuchać, no to początek tego podcastu. Druga kwestia, można sobie o tym też poczytać. Zapraszamy do wspierania i śledzenia tego, co tworzymy razem z Tomkiem. No i z Grzegorzem też, może też Grzegorz cichy zawodnik, ale myślę, że się niedługo pojawi. To jest duża pomoc Grzesiu. Grzesiu, bardzo, bardzo dziękujemy za to, że jesteś z nami w grupie i że tak jesteś pierwszorzędnym, pierwszoklasowym wspierającym. Tak jest. A wszystkim tym, z którymi udało nam się spotkać w dniu wczorajszym, życzymy mocnych ugięć i co? I życzymy sobie chyba nawzajem, żebyśmy się zobaczyli już wkrótce.
Wkrótce znaczy, no nie wiem, jak ty, Piotrek, za tydzień gdzie jesteś. Nas z Grzesiem będzie można spotkać za tydzień w centralnej Polsce. Będziemy startować i reprezentować oficjalnie team Ryby Mają Głos. Będą reprezentowane i będą walczyć w zawodach. Wiesz co, ja ci powiem, że w przyszłym tygodniu to ja chyba weekend spędzę w domu ze względu na to, że jak zobaczyłem sobie pogodę długoterminową na przyszły tydzień. Aż mnie teraz zintrygowałeś, patrzę, sprawdzam. Jak zobaczyłem temperaturę, jak zobaczyłem, co będzie na niebie, to jednak stwierdzam, że posiedzę w domu. Będzie dobrze. Musi być dobrze. Sprawdziłeś pogodę? Tak. I wierzysz w to, że się zmieni? Nie, nie, niedzieli mi jeszcze nie pokazuje. Mam 7-dniową. Czyli dotarłeś do soboty. Tak. A niedziela jest wielką, nie wiadomo. Dobrze. Moi drodzy, ryby mają głos. Ryby mają głos. Tomek i... Piotrek. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.